chciałbym, żebyś, no tutaj jest szeryf internetu, a pomówiłeś mnie na ostatnim cage'u, bo powiedziałeś, że miałem ważny kontrakt, prawda? To mam nadzieję, że mnie przeprosisz za to teraz, a jak nie, to słucham twoich wyjaśnień. Ale zarzut dotyczący tego, że miałeś ważny kontrakt, a porzuciłem organizację Fame. Okej, no to jeśli to jest jakaś nieścisłość, albo się pomyliłem i sytuacja wyglądała formalnie inaczej, no bo ty mówisz, że się pomyliłem, no że nie miałem racji. Tak? No przepraszam, w jakiej sprawie by się teraz... Nie, odnośnie ostatniego cage'a, że niby rzuciłem słowa. Nie pamiętam dokładnie swoich słów, że powiedziałem, że miał ważny kontrakt z organizacją i ale z jaką organizacją? Organizacji Fame, pewnie do tego nawiązuję. No dobra, to poczekaj, a to nie jest tak, że, bo na przykład ja mam tak w umowach, że jeszcze jest okres, że masz zakaz konkurencji, to ty nie miałeś takiego... Zakaz konkurencji. No jak ty masz w umowach, to mnie... obchodzi, wiesz, Wardęga. A ty, teraz ty nie miałeś... z Maćkiem, a do ciebie znaczy, przejdę o ten ale aspekt, to ty nie miałeś w umowę coś miał takiego pewnie wpisanego? Kasusz, natomiast zakaz konkurencji... No ja nie miałem ważnego kontraktu z Fejmem, więc chciałbym usłyszeć od ciebie przeprosiny, bo jak nie pamiętasz, to ja ci mogę puścić twój urywek. Tak, bo powiedziałem, że miałeś ważny kontrakt. Ale to masz teraz. Nawiązujący wy chcecie w dwóch gadać, bo przed chwilą mówiłeś, że... ktoś się przekrzykuje, a ty teraz przekrzykujesz Kiedy Maćka. Kiedy mówiłem, że ktoś się przekrzykuje? No ostatnio, że ja cicho chcę. Ale no czy teraz masz cicho, wrażenie, jak będziesz miał pytanie, to będziesz mówił, bo teraz ja rozmawiam z Maćkiem, nie wiem. Znaczy, bo wiesz, no chcę wam to na początek, panowie, to ja proszę... A to na mnie, my nie potrzebujemy pomocy. Proszę, zachowajmy. Moja uwaga była dosyć trafna, że jest coś takiego jak zakaz konkurencji. Tak. I do może o jak to masz, chodziło. To super. Tego... I że mam ważny kontrakt, a jak nie mam... Ale Kasiu, spokojnie. I sugerujesz panowie, to ja proszę o tym zaraz będziemy rozmawiać, że ty sugerujesz. Przepraszam. I może mu panowie, ale trzymajmy kulturę ja dyskusji. Ja zaraz się dowiem, o co tobie chodziło. Bo no, może ty tak właśnie tutaj jak sugerujesz ale nie Maćkowi. Się tak to zamknij mordę, jak ja rozmawiam z nim. Spokojnie. Widziałem twój kontrakt. Bo ja rozmawiam z Maćkiem, a nie z tobą. Teraz. Cepek, poproszę na sekundkę o ciszę. Mhm. Ja tylko dokończę to, od czego zacząłem. Dla co też próbowałeś tutaj zarzucić, że ja razem z Sylwestrem próbuję ciebie atakować, bo w żaden ja sposób próbowałem? Nie. Ja powiedziałem, żeby zamknął mordę, bo ja do ciebie teraz tego chcę z tobą teraz wyjaśnić. No, drugą część... Chciałbym usłyszeć przeprosiny od ciebie. Dobrze. A jak nie, to ci mogę puścić, jak nie pamiętasz. Masz rację, powiedziałem najprawdopodobniej tak, jak sugerujesz, bo jeśli jesteś przygotowany, tak najprawdopodobniej... No ja jestem powiedziałem, że masz ważny kontrakt. Wardęga się postarzał. Nie, Sylwester też ma rację, bo powiedział odnośnie zakazu... Tylko dokończę, dobrze? Zakazu konkurencji, że najprawdopodobniej to chciałem przekazać, że istniała... Dlatego powiedziałem na samym początku, że uczyłeś się dziennikarstwa od Moniki Laskowskiej, dlatego pomyliłeś. Dobrze, to jest twój zarzut, twoja perspektywa. Nie, to nie jest mój zarzut, tylko stwierdzenie. To stwierdzasz, że nie miałeś... Dobrze, tylko teraz stwierdzasz... Jak się można pomylić? Ale nie. Czy ktoś ma ważny kontrakt, czy nie ważny? Ale nie, no to teraz twierdzisz, no że nie miałeś zakazu konkurencji. Że ja walczę może z Wardęgą zaraz. Miałeś panowie, zakaz konkurencji, czy nie miałeś zakazu konkurencji? Kasiusz, skup się na tak mnie, jest. Natomiast możecie to bardzo no, łatwo słucham, rozwiązać. Dlatego chciałbym usłyszeć znaczy, ja mam rozwiązanie, zadałem Kasiusz, pytanie, czy miałeś więc. Zakaz konkurencji, czy nie miałeś zakazu nie miałem. Konkurencji? Okej, no to cię przepraszam. Boisz konfrontacji z wodarzami. Ale powiedziałem przepraszam. Ja się nie boję, ja zaraz to będę rozmawiał. Ale chodzi o konfrontację z wodarzami. Stoją tu, wystarczy ich zapytać, czy miałeś zakaz konkurencji. Jeśli nie miałeś, on cię przeprosi. Nie mam z debilem jakimś, czy ja mówię o zakazie konkurencji, czy o ważnym kontrakcie. Jeśli miałeś zakaz konkurencji, nie rozumiesz pewnej kwestii. Bo ci zaraz lepę, chłopie. Posłuchaj, nie strasz mnie człowieku. No to zamknij mordę, bo k***a nie słuchasz, informację. Jak się postarzałeś, to z tego internetu. Ale nie, dostałem informację, że po zakończeniu ostatniej walki odbytej miałeś zakaz konkurencji 12 miesięcy. A ważny kontrakt miałem? No to jeśli miałeś zakaz konkurencji, to nie mogłeś w tym okresie 12 miesięcy podpisywać nowej umowy, a tak się stało. No jak podpisałem? No, ale jestem tutaj. To jak? Ale nie, z inną organizacją. Ja pytam cię, no ja cię nie wiem, puści, czy ty też nie, powiesz, ja już zakończyłem ten temat, ale nie, no, ale ja się tak nie odzywam. Zakończyłeś, no też się nie odzywam. Miałem ważny kontrakt. Bo miałeś to zakaz, zakaz konkurencji. Konkurencji. Albo ważny kontrakt, to ty zaatakowałeś mnie, a nie ja ciebie. Ja tobie odpowiadam na pytanie tylko w sposób no, merytoryczny. Tak na pytanie odpowiadasz, tu ci sugeruję w dwójkę i o, zakaz konkurencji. Ten jeżeli temat, będą panowie, takie zasady, ja się będę dostosowywał. No to panowie, teraz ja już kończę wątek z Kasiuszem. Mam nadzieję, że już do tego nie będziemy wracać. Podnieśliśmy troszeczkę emocje. Natomiast chciałbym, żeby teraz ta dyskusja przeszła na was, a więc Sylwester kontra Kasio i chciałbym, żebyś ty, Kasio, rozpoczął. Ja będę starał się tylko moderować tę dyskusję. Czy ja mam pytanie do Kasiusza na początek. Okay, czy ty uważasz, że ja popełniłem błąd, że w ogóle nagrałem temat Pandory? Dużo błędów zrobiłeś tam. Czy mógłbyś się wskazać? To ja zapytam ciebie wtedy, czy twój materiał był manipulacyjny, czy nie? Nie był. Nie był? Nie był. A uważasz, że jak ktoś moderuje głosem,
to nie jest manipulacja i sugestia dla czy widza. Czy mógłbyś wskazać fragment, gdzie modulowałem głosem? Modulujesz, jak czytasz tekst od dziewczynki, na przykład do Bogzela, to mówisz, no ja przyjadę do ciebie, a jak czytasz kwestię Bogzela, który dokładnie? Między cycki. Ja wydaje mi się, że ciągle mówiłem tym nie, samym tonem. Nie, tym samym tonem nie mówiłeś. Moderowałeś głosem. Wydaje mi się, że nie. Gdybyś mi no wydaje ci się. Dokładnie. A ja jestem pewny, dobrze, że modelowałeś. Dobrze. To sobie obejrzyj jeszcze raz. Dobrze, ale daj dokończyć wypowiedź. Po kolei. Wskaż mi argument, odniosę się. Jeśli faktycznie zwrócę ci honor. No, to jesteś ogólnie cały czas przygotowany, bo zawsze byłeś. Teraz. Ale nie, no to no ci nie tu wiem, no nie wiem. Robiłeś materiał masz ponad miesiąc. Masz zarzut, nie? I ty że nie wiesz, czy moderowałeś głosem. Kasiu, daj dokończyć Sylwkowi, potem odpowiem. Masz zarzut, że modulowałem głosem. Proszę, żebyś wskazał ten zarzut. Wskazał ten moment, gdzie modulowałem głosem. Wszędzie, gdzie czytasz kwestię dziewczyn do Bogzela. I tam zmieniałem głos, tak? Tak, zmieniasz głos, barwę głosu. Dobrze, zapoznam się z tym. Natomiast wydaje mi się i jestem wręcz przekonany, że tego nie robiłem. Robiłem. Gdyż wiele, wiele lat temu stosowałem coś takiego i uznałem, że to jest słabe. I potem wróciłeś, bo pomyślałeś, że zrobisz super materiał. Nie, dobrze, że no to ja mam ci odpowiedzieć, tak, czy ale to jest to pytanie. No to moja odpowiedź brzmi dłużej. Okej, słucham. A nie tak lub nie. Dobrze, słucham. No, więc bardzo dobrze, jakbyś to zrobił, ale nie potem trzymając się z Bogzelem, wyciągając hajs więcej, nie wiem, za walkę krzyczysz razy dwa, bo to nawet Bogzel mówi o tym w kuluarach. Nie, że nie zgadzam się z tym argumentem. No, za walkę dwa razy więcej? Nie. Nie dostałeś za ostatnią walkę dwa razy więcej niż nie poprzednia? Nie dostałem. No, to podobna kwota była mi proponowana jeszcze przed Pandorą za walkę z Czajnikiem. Dokładnie. I Fabiańskim również. To kłamiesz. Nie kłamiesz. Bo dostałeś za poprzednią walkę dostałeś X, a za Tomku, gdzie jest Fabiańskim... Ale nie, poczekaj, bo może się źle rozumiemy. Mówiłeś, że masz 400 tysięcy na live'ie i tobie się należy tyle. Nie, broń Boże, nie. Natomiast jeżeli pytasz, czy za tą walkę 3 lata temu dostałem znacznie mniej niż za tą, tak. Natomiast ja... Ale ja nie poczekaj, pytam. Ale to nie wiem, czemu ty sobie sam zadajesz pytania. Po co? No sugerujesz, wydaje mi się, że to powiedziałeś. Jakąś grę manipulacyjną stosujesz. Trzy lata temu, czy ja pytam? Czy ja zadałem pytanie, ile dostałeś 3 lata temu? Ale rozmawiamy po to, żeby to wyjaśnić. Że ja nie znam tych wyjaśnię, że na walkę z Czajnikiem nie było takiej propozycji... Nie było takiej, ale tu padło pytanie, czy. Ale gdzie trzy tu lata? Razy więcej. Gdzie tu Czajnik? Ale poczekaj, pozwól mi się wypowiedzieć, Kasiu. Co ty o jakim Czajniku mówisz? Pozwól gdzie mi się była wypowiedzieć. Mowa o jakimś Czajniku? Ale czy mogę wypowiedzieć pełną wypowiedź? Daj dokończyć daj, to daj, ale to pozwól się wpierdolić o jakim Czajniku, gdzie nie było nigdzie ale mowy. To zaczekaj, od lat zaczekaj. O Czajnik Wardęga, a wy teraz nagle Czajnika rozmowę. Dobrze, daj, 3 lata. Ale mogę się, Kasiu, już wypowiedzieć? Proste manipulacje prosuję. Wykrzycz się i ja wtedy odpowiem. Oferta na walkę z Czajnikiem jeszcze przed Pandorą, którą dostałem, nie była 2 razy mniejsza niż to, za co ile dostałem za walkę z Fabiańskim. A ja pytałem o to? To jeszcze raz sformułuj. Aha, jeszcze raz. Mhm. Czy za ostatnią walkę, którą walczyłeś w Fejmie, dostałeś 2 razy więcej, co najmniej 2 razy więcej, za tą, gdzie z Fabiańskim nie zawalczyłeś? Tak. Jeżeli no pytasz o walkę z Darim... pytanie, ale ty musisz swoją grę manipulacyjną... Nie. 3 lata fejka, o którym nie ma mowy, żeby dobrze zmienić narrację. Wygadaj no się. No chłopie, zobacz, co ty popie. Gdzie był Czajnik? Gdzie ja powiedziałem o Czajniku? Gdzie powiedziałem 3 lata temu, jaką miałeś umowę? Mnie to obchodzi. Ale tutaj dostałeś dużo razy więcej niż ostatnia twoja ale walka. Ci tłumaczę, i tu że... nie idzie tak, dobrze, tak dużo. Ale ci tłumaczę, no, że to nie miało wpływ tylko i wyłącznie stricte Pandora... Na Pandora, to, bo ty już negocjowałeś, że masz po 400 tysięcy na live. Nie, mój drogi. No ja ci, bo ja ci mogę powiedzieć, jeśli włodarze pozwolą, tak ja bardzo tak chętnie, ja bardzo chętnie powiem nawet, jak wyglądały te negocjacje. Dobrze, czyli a tu okay w Fejmie najmniej masz ty do gadania. Dlatego jestem włodarzem, dobrze. Rozumiesz, bo bardzo widzę, że cieszę. Próbujesz mi umniejszyć, nie, ale tobie się chcę nie uda. Zrozumieć. Nie uda, bo ja ci wszystko wytłumaczę. Ja podałem taki argument, że przez to, że zrobiłem Pandorę, to macie mi płacić więcej? Czy może jednak było tak, że wy, ja powiedziałem, że tak średnio chcę walczyć i rzuciłem pewną kwotę i wy powiedzieliście, no, że możecie coś takiego mi dać. Ale czy ja na przykład handlowałem Pandorą z wami? Że mówiłem, o, ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Czy padły takie słowa z moich ust? Nie mogę powiedzieć, że handlowałeś Pandorą, natomiast rozmawialiśmy o tym i ty mówiłeś, że masz teraz znacznie większe wyświetlenia. Ja to powiedziałem, co uzasadnia... czy wy to powiedzieliście? Daj się wypowiedzieć, Krzysztof. Słuchaj, mieliśmy spotkanie w ambasadzie GOATS, przyjechałem Jarz z Rafałem i rozmawialiśmy o walce.
I czy Rafał sam nie powiedział wtedy, że rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć? Nie, zapytaliśmy się ciebie, za ile chcesz zawalczyć. W rozmowie padło, rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Ty dużo sobie ostatnio nie przypominasz. Ja nie powtórzę słowo w słowo. Natomiast ja nie przypominam sobie czegoś takiego. Padło pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz? Tak, i podałem pewną kwotę i wy na nią od razu przystaliście. No z tym od razu to bym nie powiedział, próbowaliśmy jednak trochę negocjować. Nie, od razu klepnęliście to tego samego dnia, co było dla mnie szokiem, bo liczyłem, że rzucam się, wręcz zaporową. Zgadzam się, że tego samego dnia zaakceptowaliśmy kwotę, natomiast to nie jest tak, a że od razu... A spotkanie trwało godzinę lub dwie, więc... I rozmawialiśmy tam o innych kwestiach, chociażby Boxdel dzwonił no wtedy. No dobrze, ale to nie jest tak, że zaakceptowaliśmy kwotę od razu taką, jaką podałeś. Czyli Rafał nigdy nie akceptuje. Kilkunastu minut, kilkudziesięciu dobrze, minut. Mamy szybko decyzję, ale jednak próbowaliśmy tą kwotę zbić. Możliwe, że próbowaliście, tak. Ja się nie zgodziłem na to. Co mogę więcej powiedzieć? Ja również nie mam nic do dodania. No to wyjaśniona ta kwestia. Znamy głos jednej i drugiej strony. Dziękujemy, Krzysztof Rozpara. Możemy wracać do czyli już do wiemy, że z tym kłamałeś? Nie. Krzysztof powiedział że wprost, że nie handlowałem żadną Pandorą. No jak? Powiedział, że negocjowałeś. Że rzucił nie, kwotę że rzuciłem konkretną. Kwotę, że chłopaki ale powiedziałeś o zasięgach, że masz większe zasięgi. Nie. No powiedział. Powiedziałem, że Rafał powiedział to jako pierwszy. Ja po prostu powiedziałem, że nie chcę teraz walczyć i tak dalej, a Rafał mi powiedział... Ale powiedziałeś, że masz większe zasięgi i rzuciłeś kwotę. Nie, ja rzuciłem tak. Kwotę. Rafał powiedział, że rozumie, że mam teraz większe zasięgi i że za ile bym się zgodził zawalczyć i ja wtedy podałem kwotę. No panowie, mam wrażenie, że ta sprawa nie były użyte Pandorą. Zasięgi i kwota. To wystarczy. No a posłuchaj, a co wpływa na garze zawodników według ciebie? No zasięgi. Zasięgi w internecie. Ta. Natomiast nie podawałem tego jako argument. Charyzma. Chłopaki to podali, a ja się zgodziłem. I podałem kwotę. Super. I naprawdę myślałem, że podaję kwotę zaporową wtedy. Bo super. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą też możemy z Krzysztofem poruszyć. Że mimo tego, że oni się zgodzili na tą kwotę od razu, co mnie na tyle zaskoczyło, że... Kontrakt podpisałem dopiero kilka tygodni później, gdzie jest nawet data chyba podpisania kontraktu. Bo czekaj, że jeszcze Krzysztof, może coś nie. Mówi, tak? Że to nie było tak od razu, tylko jednak minęło oni się zgodzili, czasu, ale okay. Ja się wahałem wciąż, bo to, nie wiedziałem, czy to jest do końca dobry może, kierunek. Może, że jeszcze podbijesz coś? Nie. Broń Boże, nie podbijałem super. Już nic. Panowie, i myślę, że chłopaki przyjdą super. I również mogą potwierdzić, że nic później nie starałem się super. Podbijać. No, czyli dla nawet, to zrobiłem. Nawet gdy poczułem, że próbowali jakoś mnie ograć tym telefonem żony Krzysztofa. Okej, okay. Panowie, zamykamy temat super. Tego finansów przed ostatnią walką, bo mam wrażenie, że poznaliśmy głos jednej i drugiej strony i kto chce sobie wyciągnąć wnioski, to sobie dobra, ale wyciągnie bym chciał na bazie, dlatego temat. Chciałbym wrócić właśnie tak. do no bo do z tym kamerzystą powiedziałeś, że okej, zrozumieliście tam, daliście mu jeszcze jedną walkę, on zawalczył i później zrozumieliście. Tak. Że zrozumieliście, żeby już nie warto, żeby walczył. Ale dużo macie na przykład, i to nie jest zarzut do ciebie, to nie traktuj no, tego jako zarzut. Konstruuj szybciej te pytania. Tak. Dużo macie zawodników, którzy są na przykład po wyrokach i tak dalej. I mimo wszystko uważasz, że może się zmienili, może warto dać im szansę. Boxdel na przykład nie ma żadnego wyroku, a masz do mnie pretensje, że mówię, ej, może on się zmienił. Daję ale mu szansę. W czym się zmienił? W tym, że twierdzisz, że jeden... W tym, że nie wypisuje do mało lat. Natomiast to, że dla was innych bo influencerów... Bo chcesz cały czas mówić, czy mam ci wypalić w lampę, bo ja nie rozumiem. Ty mówisz, że dajemy prosiłbym... sobie wypowiedzieć, ty kończysz zdanie, zaznaczasz kropkę, ja zaczynam ci odpowiadać, a ty mi się wpierdzisz. Okej, prosiłbym tylko, żebyś nie straszył. A ja widzisz, że ja staram się być spokojny. Naprawdę ci wypalić. Nie, tutaj więc nie tak. Będzie, także trzymamy spokój. Więc zmienił się... Pod jakim względem, że ty używasz argument, że ktoś wycofał zarzuty do niego? Nie. Czyli ty zbierałeś materiały na gościa, wiesz jaki był, dlatego nagrałeś, obnażyłeś go, pokazałeś jaki jest i pewnie znałeś te informacje, jakie zarzuty dziewczynki mają do niego, a przez to, że wycofały i kobieta, która wami tam mieszkała w tej ambasadzie, to nagle nią wiezie na prokuraturę, potem odwozi i wycofują i ty mówisz, że on jest nagle dobry człowiek, tak? Boxdel mieszkał wtedy w innym domu. Nie w ambasadzie. Dobra. Ja mieszkałem w ambasadzie. Natomiast ja po prostu wierzę,
że on już nie jest takim człowiekiem, jaki był wtedy. Natomiast wciąż potępiam to, co robił, bo uważam, że na twórcach ciąży jakaś odpowiedzialność. I Boxdel i inni nie mieli prawa wykorzystywać swojej pozycji medialnej, dziewczynki były w nich zapatrzone i tak dalej, a oni pisali takie rzeczy. Rozumiesz? Wciąż to podtrzymuję. Ale szoty jakieś wylatają, że pisałeś, że 15 panowie, też byś wziął. To były szoty jakieś z Aska. No ale pisałeś tak, zdarzyło ci się. To było, rozumiem, o co ci chodzi. To były fragmenty... Słucham? Tak, kiedyś ktoś zadał mi pytanie na Asku, czy mógłbym się umówić z 16-latką i powiedziałem, oczywiście, czemu nie? No, więc też pisałeś do takich no nie, teksty. Uważam, że to jest jednak spora różnica. Żart skierowany w eter, publicznie, jak skierowany totalnie w eter, a pisanie obrzydliwych rzeczy wprost, personalnie do jednej osoby, właśnie, prywatnie. No to skoro on pisał takie obrzydliwe rzeczy, to czemu ty się nagle z nim przyjaźnisz? Bo wierzę, że się zmieni. Innego. Sylwek, trochę ze sobą porozmawialiście. Ale ja jeszcze jedną rzecz zaznaczę. Zobacz, jaką jesteś... A to dla ciebie. Dobrze. Ja ogólnie mam wyjebać, czy coś ci da ta rozmowa, czy nie. Bo dla mnie i tak jesteś, kurwa. Ja z taką osobą no nigdy się nie trzymam. Zostawmy to jako puentę, bo ja mam wrażenie... Zobacz, jak w Gołcu ostatnio robiłeś live'a i Izak siedzi i dostaje pytanie z czatu, czy dalej by chciał współpracować w Gołc. Izak, okay. Tak. I on mówi, że nie, a ty wyciągasz, że... A prywatnie nam tu mówiłeś, że może wrócisz i tak dalej. A ale Izak nagrywa z nami, nawet dzisiaj nagrał lektorkę. Ale to po co? No tak, nagrywa. No i tak. Możliwe, że chce nagrywać i... Może się w końcu do was przekona, ale potrzebuje czasu. A ty na live'ie od razu mówisz, a przed chwilą mówiłeś co innego. I zobacz, jaką ty jesteś mędą. Ale ja nawet nie wiem, kończymy. Ale dlaczego? My jesteśmy dopiero, bo jeszcze jest dużo są bohaterowie, do przegadania. Tak, ale tej debaty i tak nie skończymy, jeśli chodzi o wszystkie chwilę. Tematy. Proszę, daj nam jeszcze chwilę. Czy jest jeszcze ale coś? Panowie, bo my musimy przejść dużo do main eventu, do walki, bardzo do walki dużo. Możemy zrobić dzisiejszej gali. I chciałbym, żeby Sylwek twoim... Albo pięciogodzinny, zanim... Wiesz, bo może będzie ci się myliło, że nagle jesteśmy cicho. Ja umiem się dostosować, to jeden twarz do kasy. Chciałbym na spotkanie, dokończycie tę dyskusję, niech to będzie przesmak waszej dyskusji. Natomiast chciałbym przejść do walki, która odbędzie się podczas jutrzejszej gali na Fame 20, bo spotkaliśmy się tutaj, żebyście trochę między sobą porozmawiali. Ja to bym chciał podsumować. Jednej z drugiej. Dobrze, podsumowując, uważam, że fajnie, że jednak przyznałeś, że dobrze, że ta Pandora powstała. Rozumiem, że nie... A gdzie ja powiedziałem, że nie? Bardzo dobrze wiedzieć, jakie to są... I ciebie też uważam za zwyrola. Dlaczego? No i super, panowie, kończymy, bo to znów wracamy do wątków zjechał, i będziemy rozwijać. Ja muszę tutaj postawić kreskę. I ja kończę tę dyskusję. Sylwester. Który wysyłał Sylwku. Kasiusz, proszę cię. Za chwilę pogadasz sobie z Boxdelem. Kończymy. Dokończycie sobie na własnym live. Sylwek Wardęga. Dziękujemy. Sylwester Wardęga, dziękujemy. Sylwester Wardęga, dziękujemy dzisiaj za to spotkanie face to face. Mieliście kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut. Sylwester, Kasiusz, Sylwester, Kasiusz, Sylwester. Ja nie piszę takich. Panowie, tyle dziękujemy za face to face. Sylwester Wardęga, Kasiusz Życiński. Oczka spotkają się prywatnie, wymienią między sobą zdania, dokończymy pewnie ten rozdział. Tak? Wyjść z problemów i naprawić co zniszczyłem przez ten stracony czas. W głowie tylko hajs, dupy koi weed. W moim życiu stres, bracie, brak snu i strach.